Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie widzów kanału Urodzonych 24 i 25 października. Moi drodzy, najserdeczniejsze życzenia dla Was z okazji Waszych urodzin. Wszystkiego co najlepsze, dużo szczęścia, zdrówka, miłości, przyjaźni, pieniędzy, wszystkiego co jest Wam potrzebne na aktualnym etapie Waszego życia. No, i przede wszystkim, kochani, tego, co zawsze mówię, aby po prostu działo się wszystko dla Waszego najwyższego dobra. No a wy z kolei abyście się na to wasze najwyższe dobro umieli otworzyć, czyli po prostu przyjąć to, co chce do Was przyjść, wypuścić to, co chce już odejść z waszego życia, co po prostu Wam nie służy, czyli nie trzymali się kurczowo, do tego, co jest już gdzieś tam martwe w Waszym życiu, co nie rokuje jakichś nadziei na przyszłość, co jest po prostu. Taką ziemią jałową. Yy, kochani, dla osób urodzonych 24 października, mam Asa Mieczy. No, yy, karta dużego potencjału, jeżeli chodzi o Wasz intelekt. Jest to świetna karta dla osób uczących się, doszkalających się biorących udział w dyskusjach, rozmowach, nie wiem, nawet teleturniejach, jeżeli macie takie zapędy, bo tu możecie się po prostu popisać swoją wiedzą. Czyli, jak to się mówi, no główka pracuje, ta karta rodzi bardzo dobre pomysły, wspaniałe idee. Mogą Wam przychodzić po prostu takie odkrywcze myśli na zasadzie eureka, ja już wiem, co mam zrobić w danej sytuacji, bądź po prostu ciekawe pomysły na rozwiązanie różnych życiowych problemów. No, może nie jest to jakaś szczególnie miłosna karta, więc jeżeli chodzi o związki, no cóż, może oznaczać as mieczy? Może oznaczać swego rodzaju ostrzeżenie, że gdzieś do związku wkroczył za, wkroczył za bardzo taki zdrowy rozsądek. Za dużo rozsądku, za dużo po prostu takiego zimnego, stalowego myślenia, a za mało gdzieś tam jest uczucia. Być może tego uczucia właśnie na co dzień brakuje uczucia, okazywania, sobie uczuć, jest jakaś oziębłość być może w Waszym związku lub też, jeżeli jesteście osobami samotnymi, no z powodu pewnej oziębłości kierowania się w życiu zdrowym rozsądkiem, a nie uczuciami, po prostu gdzieś tam możecie ludzi od siebie odpychać, potencjalnych kandydatów, kandydatki na partnerów, partnerki. Natomiast asmieczy też może oznaczać, że no jest potrzeba Przegadania jakiejś sprawy, być może jest to sprawa bardziej błaha, być może bardziej poważna, ale szykuje się na przykład jakaś rozmowa z partnerem. Coś trzeba wyjaśnić, coś trzeba poruszyć, być może wyrazić własne zdanie, być może po prostu tutaj osiągnąć jakiś kompromis. Bardzo dobra karta sprzyjająca waszej pracy, rozwojowi zawodowemu, zwłaszcza jeżeli macie tak zwaną pracę umysłową. Jeżeli będziecie się starać o pracę, no to mieczy może. Może tu zapowiadać elokwencje, takie y, rozmowy kwalifikacyjne, jakieś negocjowanie warunków zatrudnienia. No Wy się w każdym razie tutaj powinniście pokazać z dobrej strony, właśnie jako taka jednostka y, przede wszystkim potrafiąca i pięknie się wysłowić, i u, taka używająca racjonalnych argumentów, y, no i po prostu y, ekspert, osoba odpowiednia na dane stanowisko. Y, taka po prostu elokwencja. Błyszcząca intelektem, więc to Wam na pewno będzie sprzyjało. Yy, w zdrowiu, kochani, uważajcie na układ oddechowy. Ewentualnie mogą się tu pojawić jakieś nerwobóle, takie wiecie, nagłe, gwałtowne, przeszywające bóle nerwów. Czasami może nam nagle się rozpocząć jakieś leczenie, jest konieczność szybkiego rozpoczęcia, bądź szybko się po prostu leczenie zakończy. To jest jak takie właśnie nagłe cięcie tym mieczem. Więc sytuacja się zmienia, można powiedzieć, dynamicznie. To był, kochani, 24 października. No i przechodzimy sobie do... 25 października. Na 25 października mam tutaj dla Was rycerza buław, dla tych osób, które się urodziły w tym dniu. Cóż to może dla Was oznaczać? Przede wszystkim, kochani, przyspieszenie spraw. Rycerz buław nam tutaj wprowadza pewien pośpiech, pewien ruch, dynamizm. Jeżeli sprawy nie szły zbyt szybko, no to tutaj jest szansa na ich przyspieszenie. Czasami może się wkradać pewna nerwowość, pewna niecierpliwość, no bo my byśmy chcieli już. Chcielibyśmy na szybko coś zrobić, a nie zawsze się da, nie zawsze są jakby sprzyjające okoliczności. Dla osób samotnych, no, może pojawić się tutaj. Jakiś gorący zalotnik, jakieś e, zauroczenie, takie gorące uczucie, po prostu ogień, coś was będzie do siebie przyciągało. Więc możecie poznać właśnie taką osobę bardzo atrakcyjną, e, osobę pociągającą, osobę emanującą taką niezwykłą energią i może być rzeczywiście to wzajemne przyciąganie, e, dużo erotyzmu też, jak najbardziej, bo to jest przecież ogień, więc jest to na pewno osoba bardzo seksowna, albo wy będziecie właśnie w takiej energii, Przyciągać wzrok, przykuwać uwagę. Yy, może też być tak, że no, ktoś tutaj y, będzie wyjeżdżał za granicę za miłością, albo y, Wasza miłość y, okaże się być cudzoziemcem, osobą, którą poznacie gdzieś na wyjeździe, bądź po prostu y, innej narodowości, która przyjedzie powiedzmy do Was, do Waszego miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, o kwestie związane z pracą, no tutaj możecie być bardzo dynamiczni w pracy, możecie brać na siebie bardzo dużo obowiązków, ale uważajcie na tak zwany słomiany zapał, bo rycerz buław jest osobą, która chce szybko działać, chce szybko coś zrobić. Jeżeli są projekty długotrwałe, no to ona może szybko się znudzić. Może się Wam po prostu to nie podobać, jeżeli macie robić coś monotonnego, coś co po prostu zajmuje trochę więcej czasu więc żeby tutaj unikać, kochani, słomianego zapału, no bo to może akurat nie być dobrze odebrane w oczach waszych przełożonych. Niemniej jednak yy, będziecie mieć zapał, będziecie mieć chęci do zrobienia czegoś, mogą być tutaj również propozycje pracy z zagranicy, może być emigracja za pracą, jeżeli ktoś się wybiera, no to jak najbardziej ta karta może właśnie to oznaczać, że. Pojedziecie za granicę, będziecie tam pracowali. Co w zdrowiu? No Uważajcie na siły witalne, bo rycerz buław ma takie tendencje do przeforsowania się, do nadmiernego wykorzystania swoich zapasów energetycznych, no i później już nic nie zostaje. Jesteśmy tacy wypompowani. Poza tym niektórzy mogą mieć tutaj problemy z krążeniem, niektórzy mogą cierpieć na jakieś dreszcze związane z tym, że nie potrafią utrzymać odpowiedniej temperatury ciała, na przykład organizm szybciej. Się wychładza, więc tego typu problemy. No zasadniczo te osoby, które właśnie są krążeniowcami, no to po prostu jest im zawsze zimno, mają zimne ręce, zimne stopy, no bo tam po prostu w te obszary krew nie dopływa albo dopływa wolniej. Tak to wygląda, kochani. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy obejrzeli film. Jeszcze raz składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.